no, nadszedł ten długo oczekiwany moment, tak? Szczególnie dla tych występujących. Nie wiem, czy mnie bardziej dla opiekunów, bo tak opiekunowie bardzo przeżywają. I głos oddaję przewodniczącej, pani Agnieszce. Że nas wszystkich z jury, że bardzo nam było przyjemnie uczestniczyć w konkursie i oglądać zmagania dzieciaków. Jesteśmy pełni podziwu, bo wiemy, jak wiele to przygotowania wymaga i jak wiele ciężkiej pracy i jak trudno tutaj wyjść na środek i zaśpiewać jest. Ale mi jest ciężko mówić, a wyśpiewaliście, także naprawdę wspaniale było. Oczywiście nasze tutaj plany były bardzo burzliwe. Cieszymy się, że wszyscy wyszliśmy z pokoju obrad w nienaruszonym stanie. Ja powiem, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że wszyscy jesteście zwycięzcami, że wyszliście i zaśpiewaliście. Było naprawdę fantastycznie. No i tak, zaczynamy od kategorii najmłodszej, żeby już tutaj nie trzeba było czekać i denerwować się. Pierwsze miejsce dla Nikoli Uniewskiej. Poczekaj, to zaraz pan Darek wręczy. Chodź, Patrycja, pracowałaś razem. I nie odchodź, Nikola, dobrze? Chodź, już tu będziesz stała. Ja tak się trochę pozwolę przesunąć. Przechodzimy do klas 1-3. Zacznę od miejsca trzeciego. Wiktoria Gosiewska. Postanowiliśmy przyznać egzaminu dwa miejsca pierwsze. Julia Wojno i Kamila Olszewska. Też stańcie tutaj. W kategoriach klas 4-6 zaprosimy najpierw zdobywców miejsca czwartego. Natalia Niemiejska. Joanna Siedlecka. To trochę tego poweru takiego rokowego. Drugie miejsce dla Patrycji Lemańskiej. No i pierwsze miejsce, już wszyscy wiemy, kto zdobył, tak? Zapraszamy Paulinę Wsiątek. W tym, co osiągają uczniowie. I tak, pani Halince Przybylskiej. Jeszcze mamy tutaj kominek od pana Darka Lubasa i jego płytę, żeby wam się miło spędzało wieczory. Dziękuję bardzo. Gratuluję, bardzo dziękuję. Pani Lidia Kieszkowska. Też płyta. Można prosić o autograf. Pan Marcin Krostowski.
Pani Dorotka Zysik, płytę pan Darek doniesie, obiecał. Dorotka przygotowała ten festiwal i jeszcze uczniów przygotowała, także bardzo dziękuję. No i nie byłoby tego festiwalu, żeby nie nasza szanowna komisja, która chciała poświęcić wam ten wolny dzień dla nich od pracy. I tak pani Agnieszce przychodzę, bardzo serdecznie dziękujemy. Panu Dariuszowi Lubak. No i naszej Patrycji. Dziękujemy. Patrycja, zresztą poproszę panią Agnieszkę, żeby powiedziała, że Patrycja wspierała pracę. Czwarty festiwal piosenki języka angielskiego uważam za zamknięty. Do zobaczenia za rok na piątym jubileuszowym.